Ta starówka to jest majstersztyk. To można porównać odbudowę starówki do dzieł Bacha czy czegoś w konserwacji. To jest tak cudowne, wie pan, to jest tak cudowne. Tam nie ma stereotypów, wie pan. To jest wielka miłość, to jest wielki entuzjazm, to jest wielka radość, ale to jest radość całego narodu w tym jest zakodowana, słuchajcie. To nie są slogany, to jest prawda. To jest prawda. To jest prawda. Myślę, że to jest jedna z tych postaci, dobrze mówię, postaci właśnie, przeszłości i to może jednej z najszlachetniejszych i najpiękniejszych przeszłości. To znaczy tego okresu wolności od 18 do 39 roku. Ci ludzie byli fantastycznie przygotowani do tego faktu. Przygotowani byli przez literaturę, przygotowani byli przez szkołę, przygotowani byli przez konspiracyjne organizacje i przygotowani byli w ogóle do obywatelskiego czynu. Myślę, że to są właśnie ci inteligenci bezinteresowni, dla których zapłatą było to, co my o nich powiemy. Profesor był człowiekiem, który o sobie prawie że nie mówił. Tylko przy jakiejś okazji zdarzało się, że coś powiedział. Zawsze miał jakiś wykręt, a to może potem, a to jeszcze nie czas, a to może, prawda, później o różnych sprawach będzie można łatwiej powiedzieć. Zgodził się tylko na nagranie kilku taśm ze wspomnieniami, które były nagrane na życzenie Komisji Historii Politechniki Warszawskiej i dzisiaj próbujemy dochodzić, jak to było, czy jak to mogło być. Urodziłem się w 1900 roku w Gatczynie pod Petersburgiem, gdzie mój ojciec pracował na kolei w końcu XIX wieku. Ojciec wyjechał do Petersburga i tam podjął pracę, no i tam zaczęło się również moje życie. Skończyłem gimnazjum w 1918 roku, już po rewolucji. Pracowałem w porcie. Nauczyłem się tego, co to jest taki wysiłek fizyczny do maksimum już. Pracowałem jako kreślarz i jako rysownik, bo do rysunku zawsze miałem intencje. Ja zresztą chciałem iść do Akademii Sztuk Pięknych. A ojciec mój marzył, żebym ja poszedł do Instytutu Inżynierów Komunikacji. I wobec tego to był Instytut Inżynierów Cywilnych, który łączył w sobie i techniczne przygotowanie, i architektoniczno-artystyczne. Trzeba powiedzieć, że bardzo jestem zadowolony ze studiów w tym instytucie, ponieważ przechodziły one w niełatwych warunkach. Ja miałem odmrożone ręce, bośmy tam kreślili w salach bardzo słabo albo wcale nieopalanych. Ale tam był bardzo wysoki klasy zespół profesorski i to zarówno z zakresu przedmiotów architektonicznych, jak i technicznych. Interesowałem się wtedy sztuką i chodziłem do Instytutu Sztuki, w którym profesorowie prowadzili wykłady. Interesowałem się już zabytkami i nawet byłem członkiem Towarzystwa Starego Petersburga. Chodziłem też na wieczory poezji, gdzie słyszałem bezpośrednio takich poetów jak Aleksander Blok, Anna Achmatowa. I później jeszcze chodziłem do tak zwanej Wolnej Filozoficznej Asocjacji. Tam wykłady miał profesor Zieliński, ten nasz słynny od klasycznej sztuki. Pamiętam doskonale, że to się wszystko odbywało w ten sposób, że jak szedłem ulicą, to czułem się bardzo lekki, bo byłem głodny jak pies. Prawda? A chodziło się właśnie na takie zebrania,
które pozwalały zapomnieć o tym, że człowiek nie jadł i nic nie ma do jedzenia w domu. Zresztą mam pewien ślad z tamtych ciężkich i głodnych czasów zwężenia żołądka, co jest bardzo pożyteczne, bo ja bardzo mało jem. Na Wydziale Architektury Jan Zachwatowicz zjawił się w 1924 roku bezpośrednio po powrocie do Polski. Musiał nostryfikować dyplom z Petersburga. W krótkim czasie również został zaangażowany jako asystent w katedrze rysunku u profesora Zygmunta Kamińskiego, jako że był świetnym rysownikiem. Okres studiów na Politechnice Warszawskiej był u mnie bardzo przedłużony ze względu na cały szereg innych prac podejmowanych w celach zarobkowych. Rysowałem perspektywy, wspólnie z Kamińskim prowadziłem jakieś prace artystyczne, malarskie. I w 30 roku uzyskałem dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i wówczas przeszedłem do katedry profesora Oskara Sosnowskiego, Katedry Architektury Polskiej. Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki, bo to się w ten sposób wtedy nazywało, był czymś zupełnie wyjątkowym w skali nie tylko polskiej, ale w skali europejskiej. Mianowicie była to placówka badawcza, która zgodnie z koncepcją jej kierownika, profesora Oskara Sosnowskiego, miała eksperymentować i doskonalić metody interdyscyplinarnych badań w zakresie historii architektury w Polsce i również w zakresie współdziałania, czy raczej służenia historii architektury jako dyscypliny, dyscyplinie pokrewnej, mianowicie konserwacji zabytków. I tutaj profesor Sosnowski w swoim zakładzie gromadził rzeczywiście najwybitniejsze osobistości, młodego pokolenia, reprezentujące różne dziedziny nauk humanistycznych, czy powiedzmy architektury. Pojawił się w zakładzie znakomity historyk sztuki Michał Walicki, późniejszy profesor uniwersytetu. Pojawił się Stanisław Herbst, wybitny historyk, późniejszy profesor uniwersytetu również. Pojawił się ksiądz Obertyński, historyk liturgii. Pojawili się również inni, którzy w sumie razem tworzyli i budowali międzydyscyplinarny warsztat badawczy historyka architektury. W tej atmosferze wychowywał się i kształcił Jan Zachwatowicz. I na przykład jego doktorat, który stanowił część książki napisanej wspólnie ze Stanisławem Herbstem, książki pod tytułem Twierdza Zamość, to był przykład, jeden z pierwszych w ogóle na terenie Polski, takiej współpracy historyka i architekta, którzy razem podjęli temat, razem go opracowali, a którego później część napisaną przez Jana Zachwatowicza uznano jako doktorat. Przed wojną byłem studentem architektury na Politechnice Warszawskiej i zacząłem pracować w Zakładzie Architektury Polskiej. Był tam adiunktem wtedy młody, obiecujący architekt, 30-paroletni Jan Zachwatowicz. Był człowiekiem bardzo mało komunikatywnym. Tym niemniej był indywidualnością, którą od razu się widział. I przyjechał do Polski już z dyplomem wyższej uczelni, z cudownym językiem rosyjskim, a polski to był język domowy. Czyli on nie miał żadnej terminologii w języku polskim, prawda? No, można sobie wyobrazić, jak wygląda taki język, tylko rozmawiał w domu. I Zachwatowicz mówił, że to go zmusiło, że on już jako dorosły człowiek musiał się nauczyć języka polskiego. Zakład Architektury Polskiej profesora Sosnowskiego co roku organizował wielkie wyprawy studenckie dla inwentaryzowania zabytków architektury. I również asystenci zakładu wykonywali inwentaryzację albo całych obiektów architektury, albo ich detali. I jednym z takich rzeczywiście znakomitych, zachowanych przykładów inwentaryzacji
jest jego rysunek wykonany wspólnie ze swoją świeżo poślubioną żoną Marią Zachwatowiczową w Supraślu. Mianowicie państwo Zachwatowiczowie pojechali do Supraśla z zadaniem zinwentaryzowania cesarskich wrót w tamtejszej cerkwi. Inwentaryzacja była rysunkiem, ale na to zwykłymi akwarelami. W guzikach, na tekturowej paletce firmy Karmańskiego zostały te carskie wrota w sposób tak doskonały skopiowane, że właściwie dzisiaj trudno by było szukać tak doskonałej inwentaryzacji plastycznej, a przy tym wykonanej tak prosto. Te swoje zdolności rysunkowe, czy wręcz talent, potem spożytkowywał jako konserwator. Znana jest na przykład znakomita seria rysunków rekonstruowanych, czy raczej wyobrażanych sobie wówczas przez profesora kształtów fragmentu fosy staromiejskiej, odsłanianej przez niego w końcu lat 30. barbakanu, który częściowo wyłaniał się spod rozbieranych XIX-wiecznych domów. Ja byłem wszystkim. Inwestorem, kierownikiem robót, prawda? Majstrem. I jednocześnie pokazywałem każdemu robotnikowi, jak należy układać mur gotycki. Pozostały mi bardzo dobre wspomnienia, dlatego że byłem zżyty i z robotnikami, i z ludnością staromiejską. I dlatego jak przychodziłem do takiej knajpy na rogu piwnej Miłoskiego Dunaju, to tam byłem witany jako znajomy, prawda? I trzeba było nawet wypić z nimi, bo to byli bandziory wyraźnie zupełnie. A zresztą jeszcze co gorsze było, dlatego że jak szedłem z kimś właśnie, kto chciał zobaczyć mury, prawda, to kłaniały mi się prostytutki tamtejsze. Ja byłem swój, prawda, tam. Profesor Sosnowski, jakby tknięty przeczuciem, a może zdając sobie sprawę, do czego prowadzi polityka III Rzeszy, na krótko przed wojną bardzo ograniczył inwentaryzację zabytków na terenie Polski i rzucił wszystkie studenckie siły na Warszawę. W ten sposób zostały zinwentaryzowane całe Stare Miasto, wszystkie pierzeje, prawda, rynkowe i tak dalej. Przyszedł tragiczny rok 39. Zaciągnąłem się wówczas do wojska. Wyszedłem z Warszawy. Oddział, w którym byłem, bardzo szybko się rozproszył. Wróciłem do Warszawy i byłem tutaj w Komendzie Obrony Przeciwlotniczej. Brałem udział w akcjach zabezpieczających Zamku Królewskiego podczas pożaru. Oblężenia Warszawy profesor Oskar Sosnowski, który był na Wydziale Architektury, został trafiony pociskiem i zmarł z upływu krwi. Cała odpowiedzialność opieki nad zbiorami i kontynuacji pracy dydaktycznej jak naukowej powierzona mnie i w tej funkcji zastępcy profesora byłem przez cały okres okupacji. To jest jeden z największych bohaterów tego bohaterskiego miasta Warszawy. Nie tylko był historykiem sztuki, który tę sztukę przywracał do życia, ale był w całym tego słowa znaczeniu żołnierzem, bo tak brawurowej akcji, jak wydobycie z tej jaskini lwa, jakim była główna kwatera gestapo, postrach dla każdego człowieka, który żył wtedy pod okupacją w Warszawie. Wydobyć stamtąd dokumentację, bez której w ogóle przywrócenie starych zabytków nie byłoby możliwe. Pomysł ten, żeby to zrobić, jest brawurowym aktem żołnierza. Tam Niemcy jeszcze nie wyrzucili całej obsługi, jeszcze byli woźni sprzed wojny, Polacy.
I to dzięki nim się w gruncie rzeczy udało. Otworzyli bramę od środka, wiesz, oni mogli wjechać. Dwa razy tą ciężarówką przyjechali. To przecież jest niesamowite. I ta akcja po prostu była czymś nadzwyczajnie brawurowym. Jeszcze, bo oni tego nie zrobili, Niemcy by te klisze zniszczyli, te zbiory całe. Jestem przekonana, po prostu wyrzuciliby na śmietnik, ponieważ potrzebowali piwnic na więzienie. Niemcy mieli najrozmaitsze plany w stosunku do olbrzymich zbiorów, które my mieliśmy na wydziale. Szczęśliwie może udało się polskiemu przedstawicielstwu Politechniki, a wówczas tej szkoły technicznej, wyrobić dla mnie funkcję opiekuna zbiorów Wydziału Architektury. Profesor Zachwatowicz należał do ludzi, którzy się nie bali. I to chyba było jedną z jego cech charakteru. Kiedy zjawił się do niego jeden z historyków sztuki niemieckich, oczywiście w mundurze i tak dalej, i zażądał od profesora wydania przezroczy do wykładu, który miał gdzieś tutaj mieć dla Niemców. I profesor, który zresztą dobrze po niemiecku mówił, i to było jego też atutem w czasach okupacji, spokojnie powiedział, że oczywiście w każdej chwili służy przezroczami, ale czy ów profesor w mundurze oficera ma dokument, który go upoważnia do tego, ażeby te przezrocza uzyskać. I ów Niemiec speszył się, bo takiego dokumentu nie miał. Nie spodziewał się takiego pytania. Powiedział, że nie ma. To profesor powiedział, oczywiście natychmiast panu wydaję wszystko, co panu będzie potrzebne, jeżeli dostarczy pan dokument. Potem nie wiadomo, co się stało, bo ów człowiek nie spotkał się nigdy z dokumentem i przezrocza zostały. Do dzisiaj mamy je jeszcze w archiwum. I oczywiście niby to wszystko było zamknięte, ale w tych salach prowadzone były prace absolutnie nielegalne, nauczania i dla potrzeb wojskowych. Wykłady przeważnie odbywały się na Wydziale Architektury, który wtedy był przemianowany na Szkołę Techniczną i Niemcy dopuszczali tam prowadzenie właśnie lekcji, jak gdyby. Prowadziłem wykłady i ćwiczenia ze studentami. Robiliśmy nawet wówczas niekiedy uzupełniające po miarę, w szczególności na Starym Mieście i przy obiektach zabytkowych Warszawy już zniszczonych. Ja z koleżanką Downa-Róży dostałam za zadanie pomiar inwentaryzacyjny kaplicy Matki Boskiej Literackiej przy katedrze świętego Jana. Odbywały się obrony prac doktorskich, a ja zresztą sam w okresie okupacji już w 1943 roku odbyłem przewód habilitacyjny. Habilitację dostałem jako nielegalną, a w 1945 roku uznaną przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Odbywały się normalnie egzaminy, z tym, że w tym czasie profesorowie wpisywali studentom do indeksu stopnie z datą wcześniejszą. Także wszystko jak gdyby się odbywało przed 1939 rokiem. Wydział Architektury nie był widowany, chociaż tam różne rzeczy się działy. Między innymi w zakładzie była wielka fabryka fałszywych dokumentów, na podstawie których nasi agenci jeździli po całej Europie. A pracowali tam Biegański, Piechotka i Chojnacka. Był taki pokój sekcji ludowej na samym końcu Zakładu Architektury Polskiej, gdzie myśmy tę produkcję robili. Między innymi produkowano na takie dokumenty, na przykład jak dla Bradla, który jeździł jako generał Wehrmachtu na trasie Mińsk-Litewski. Wsiadał w Warszawie, co prawda, ale trzeba było mu stworzyć, że dojechał do tej Warszawy. Potem przez Kraków, Drezno, do Paryża i z powrotem. Były kolosalne zbiory pieczątek, podpisów i tak dalej. I porobiliśmy tam specjalnie skrytki dla wszystkich tych rzeczy. I tam przychodzili po te dokumenty. Między innymi Stanisław Jankowski, ten architekt. Ja widziałem, że on jest z Londynie gdzieś.
Raptem zjawia się trochę zmieniony. No i on był później łącznikiem z tą pracownią dokumentu. Kazio Leski, który jeździł jako generał niemiecki 14 razy na naszych papierach, meldował się tam w dowództwie i opowiadał mi kiedyś taką historię, że podszedł do okienka, a przed nim stoi jakiś Niemiec i ten facet w okienku mówi mu: proszę pana, pana kartki to są niedobre, o, takie powinny być. I wyciąga kartki Bradla, które były fałszowane przez nas. Grupa profesorów prowadziła również pracę dla miasta Warszawy, bowiem Starzyński jeszcze w 1939 roku, przed aresztowaniem przez Niemców, powołał komisję dla urbanistyki Warszawy. Ja byłem również w tej komisji, prowadziłem nawet sekretariat. I ta komisja również działała przez cały okres okupacji, będąc w kontakcie z takim na pół legalnym wydziałem planowania zarządu miejskiego. W czasie wojny byłem stosunkowo młodym człowiekiem w wieku studenckim, ale byłem przez ponad rok czymś w rodzaju sekretarza osobistego bardzo znanej osoby, a nawet osobistości w życiu kulturalnym, wielkiej pisarki Zofii Kossak. W mieszkaniu Romanostwa Lasockich na Brackiej 9 odbywało się wiele bardzo ważnych spotkań z udziałem Jerzego Brauna. Byłem na takim spotkaniu i był na nim właśnie profesor Jan Zachwatowicz, bardzo znany w świecie architektów, historyków architektury, konserwatorów. Tematem tego spotkania były problemy planowania pracy nad zachowaniem i odbudową dóbr kultury po wojnie. Chociaż wtedy jeszcze nikt nie mógł przypuścić, bo to był rok 1943, że aż tak strasznie ciosy spadną na naszą Warszawę. W 1939 roku już widziałem w niemieckim biurze przyszły plan niemieckiego miasta Warszawy, Deutsche Stadt Warschau. No i ten plan był przerażający, dlatego że miasto było zmniejszone do 1/10, kończyło się na zachodzie na Żelaznej. Dalej miasta nie było. Tak samo gdzieś w Alei Jerozolimskiej, jeszcze na południe parę tylko ulic, koniec, i na północy przy Starym Mieście. Do tego jeszcze zespół na Pradze dla ludności Polski, która miała pracować w mieście. W tym planie była zmiana układu ulic, zupełnie inne ulice. Oni motywowali to tym, że miasto Warszawa no, będzie dla Niemców, a oni czuliby się obco w tej architekturze. Stąd zrozumiałe, dlaczego wyburzyli całkowicie getto. Po powstaniu było też w dalszym ciągu konsekwentne wyburzanie miasta, z którego miała być gładka powierzchnia dla zbudowania tego niemieckiego miasta. Profesor Zachwatowicz w czasie powstania warszawskiego został na terenie południowej części Śródmieścia, to znaczy od Alei Jerozolimskiej do Placu Zbawiciela, oficjalnym pełnomocnikiem delegatury rządu do zabezpieczania i ratowania dóbr kultury. Był jednym z ludzi zaufania delegatury rządu Rzeczypospolitej na kraju. Miasto na oczach ginęło. Na Wydziale Architektury przeniosłem do piwnic część zbiorów. Na ulicy Lwowskiej spadały takie niewielkie bomby lotnicze zapalające i one pryskając przez okna pozbawione szyb trafiały do pomieszczeń zakładu. Robiliśmy dyżury, żeby gasić od razu na miejscu, no ale ciągle było niebezpieczeństwo, że może wybuchnąć większy pożar. I myśmy znieśli wszystko, co było od strony Lwowskiej, do piwnic. W piwnicach był szpital i oczywiście lekarze mieli do nas pretensje, że my przenosimy jakieś papieżyska, które nie mają żadnego znaczenia, a tutaj przeszkadzamy ludziom rannym. Jednak dużą część materiałów przenieśliśmy i ja od razu zamurowałem w piwnicy, w takim ciemnym kącie. Tam były wszystkie pomiary obiektów architektonicznych Warszawy, całego Starego Miasta.
pałaców rozmaitych, kościołów i tak dalej. Gdybyśmy nie mieli tego materiału, to nie wiem, czy zdolalibyśmy odbudować. Po powstaniu wyszedłem z Warszawy późno w październiku jako ostatni, dlatego że miałem bardzo dużą grupę asystentów, studentów i jeszcze innych ludzi, którzy ze mną współpracowali przy zabezpieczaniu zbiorów warszawskich i musiałem ich wyprowadzić. Zdobyłem RGO dokumenty, później zdobyłem, nie bez trudu oczywiście, oddzielną lorę w pociągu, który wyjeżdżał z Dworca Zachodniego i wywiozłem wszystkich do Pruszkowa, ale nie do obozu, ale na stację, gdzie oni w ogóle się później rozjechali w różne strony. Ja sam wylądowałem wtedy w Grodzisku i w Podkowie Leśnej niezwłocznie rozpoczęliśmy z profesorem Lorencem pracę nad wydobywaniem z płonącej Warszawy rozmaitych zbiorów. Myśmy wtedy zdobyli taki 10-tonowy samochód, który należał do Volksdeutsche i za cenę 500 tysięcy złotych za każdy wyjazd przyjeżdżaliśmy do Warszawy. Wywiozłem cały szereg rozmaitych zbiorów przy pomocy tego samochodu. Byłem również w zakładzie, który dopalił się. Także to wszystko, cośmy nie zdążyli znieść do piwnic, to właśnie się dopalało. Mnie się udało wywieźć cały zbiór pomiarów, ten, który był zamurowany w piwnicy. Ja go wywiozłem wpierw do Brwinowa. Straż Ogniowa wyprowadziła wszystkie maszyny i wielka hala była wypełniona zbiorami, rysunkami i tak dalej. To mnie też jakoś nie dawało spokoju i wobec tego myśmy zorganizowali przy pomocy kolejarzy polskich wagon, którym wyprawiłem to wszystko do Piotrkowa i w Piotrkowie, w podziemiach klasztoru Bernardynów wreszcie te wszystkie pomiary i rysunki zostały przechowane i one ocalały. Wyzwolenie Warszawy zastało mnie w Podkowie, do której przyjechał 21 stycznia profesor Niemojewski, Sigalin i Lachert i zaproponowali mi objęcie organizacji odbudowy stolicy. Wobec tego pojechałem natychmiast do Warszawy, oczywiście na Praski Brzeg, gdzie urzędował już Marian Spychalski jako prezydent miasta. I od niego dostałem mandat na organizację Biura Odbudowy Stolicy. Pierwsza organizacja to oczywiście było rozejrzenie się po prostu w stanie miasta. Musiałem obejść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Wyglądało zupełnie dramatycznie i przeraźliwie. Jak byłem na Starym Mieście, na tych wzgórzach ruin, to wydawało się, że w ogóle sprawa jest beznadziejna, ale pamiętam, że wtedy nawet taki zdruzgotany powiedziałem sobie, a my to jednak odbudujemy. Warszawa była dla nas symbolem. Symbolem walki jeszcze od czasów powstań, symbolem polskości. Cudzoziemcy tego nie rozumieli. Pisali, że w ciągu wielu pokoleń my nawet gruzów nie usuniemy z Warszawy, że to jest niemożliwe. Natomiast wszyscy Polacy doskonale wiedzieli, oni się nie zastanawiali. Warszawa będzie odbudowana, będzie jeszcze piękniejsza niż przedtem. I Zachwatowicz, jako wielki patriota i Polak, on był podłączony tym jednym nerwem z całym narodem. I on czuł wewnętrznie, że Warszawa musi być odbudowana, że Starówka musi być odbudowana. W 1945 roku, w początku czerwca, zastaliśmy w starym naszym mieszkaniu kartkę od profesora Zachwatowicza, że mam przyjść na Chocimską, do BOS-u, do Biura Odbudowy Stolicy, że czeka na nas robota. I wtedy, pamiętam, odbyła się taka dosyć zasadnicza między nami rozmowa. Profesor powiedział tak. Można iść do lasu, można się bawić dalej w konspirację, można się zająć odbudową. Bez względu na to, dla kogo się odbudowuje się dla Polski i nie dla komunistów.
Wobec tego trzeba zacząć odbudowywać Warszawę. Zawsze rano spotykaliśmy się w Bosie i na Stare Miasto trzeba było przejść piechotą. W początkowym okresie przez Krakowskie i Nowy Świat była wśród gruzów wydeptana ścieżka właśnie przez nas, którą dostawaliśmy się na Stare Miasto. W niektórych miejscach gruzy zalegały do pierwszego piętra. Najpierw nie można było mierzyć, bo nie było jak dojść do obiektu. Także opisywało się stan techniczny obiektu. Później zaczęły się pomiary, a jeszcze później rysunki, które pozwoliły na odbudowywanie poszczególnych kamienic. BOS przejął Roman Piotrowski. Prowadziłem wówczas dział architektury zabytkowej. Od 1 marca 1945 roku byłem powołany na stanowisko konserwatora generalnego na całą Polskę. Trzeba było organizować jakieś przedsiębiorstwa, brygady i to na terenie Gdańska, Szczecina, Wrocławia i całego szeregu innych miast. Decyzja podjęta przez profesora i jego krąg o totalnej odbudowie nie tylko pojedynczych zabytków, ale całych dzielnic, tak jak Stare Miasto w Warszawie i Nowe Miasto, tak jak prawda, Gdańsk i tak dalej, nie miała precedensu. I wywołała wielkie echo i wiele komentarzy, wiele dyskusji na Zachodzie. I w zasadzie odbudowa zabytków w Polsce była przez dłuższy czas krytykowana przez wielu wybitnych konserwatorów europejskich. Będąc konserwatorem zabytków, będąc już wtedy znakomitym naukowcem, on zdawał sobie sprawę, że nie ma podbudowy teoretycznej do tego rodzaju prac jak odbudowa, bo według obowiązujących w okresie międzywojennych, międzynarodowych zasad konserwatorskich, odbudowa nie była brana pod uwagę. Po prostu teoria nie była dopasowana do tych straszliwych zniszczeń II wojny światowej. Czyli na samym początku w Zachwatowiczu doszło do rozdźwięku. To jest jak z tragedii ze starożytnej Grecji. Trzeba było znaleźć jakieś filozoficzne uzasadnienie dla tych poczynań. I wobec tego już w 1946 roku opublikowałem taki właściwie większy artykuł, który był prezentacją tego kresu. Ponieważ to była tak wyjątkowa sytuacja, że miasto miało być zniszczone z całą premedytacją, to ojciec uważał, że z całą premedytacją musi być odbudowane. I Stare Miasto, i zamek oczywiście. Bardzo to było trudne, dlatego że z jednej strony władze polityczne jakby nie chciały na początku tego, potem zrozumiały, że mogą z tego skorzystać. Podłączyli się pod odbudowę Starówki, ale na miejscu zamku chcieli wystawić jakąś, nie wiem, jakąś budowlę socjalistyczną. Makieta nie istnieje, są zdjęcia tej makiety, gdzie miał być tak Pałac Kultury jako główny element Warszawy. Z Pałacu Kultury oś taka, która przecina przez całe miasto do Wisły, schody nad Wisłę, a jeden wieżowiec na miejscu Zamku Królewskiego, a drugi na miejscu Zamku Ujazdowskiego. Tak, żeby z Wisły, z po drugiej strony, taka była w panoramie, były trzy takie wieżowce dominujące Warszawę. Jedna z takich opowieści dotyczyła pomysłu władz partyjnych, ażeby odbudowując rynek Starego Miasta, usunąć stronę od Wisły, tak zwaną stronę Barsa, i w ten sposób otworzyć, tak jak teatr, rynek Starego Miasta na Skarpę Wiślaną, daleko na stronę Praską i jeszcze dalej na Wielki Wschód. Do tego pomysłu Sigalin usiłował zjednać Bolesława Bieruta, który oczywiście żywo się sprawą interesował i chciał odgrywać główną rolę mecenasa, architekta, również konserwatora. I Sigalin zorganizował wizytę Bolesława Bieruta na Starym Mieście, jego i jego otoczenia, żeby pokazać w terenie, jakby wyglądał rynek właśnie otwarty na Wisłę. Mimo że tajemnic partyjno-rządowych pilnowano wtedy bardzo srogo, profesor Zachwatowicz i profesor Biegański dowiedzieli się i o pomyśle, i o planowanej wizycie Bieruta na Starym Mieście. I wtedy zorganizowali pośpiesznie materiał, brygadę ludzi, która w ciągu dnia i nocy na ruinie strony Barsa
wybudowała ceglaną ścianę do wysokości około 4 metrów z portalami, oknami i tak dalej. I kiedy następnego dnia odbyła się wizja lokalna z prezydentem Bolesławem Bierutem, nastąpiło ogólne zaskoczenie. Bolesław Bierut miał rzec: no tak, towarzysze, nie będziemy jednak burzyć tego, co klasa robotnicza zbudowała. Otóż to była jedna z historii, które nam pokazują, jakimi sposobami wtedy trzeba było działać w stosunku do władz partyjnych, w stosunku do polityki partyjnej, prawda? Raz, żeby przekonać do swoich argumentów, a czasami, jeśli akurat to nie skutkowało, no, zagrać wabank i tworzyć fakty dokonane, ryzykując przy tym niemało, bo wiadomo, jakie były czasy. W pewnym momencie odbudowy Starego Miasta zadzwonił do niego Sygalin i powiedział, że mury Starego Miasta mają być rozebrane. Ojciec powiedział, że absolutnie się na to nie zgadza i załatwił, że ta decyzja została odwołana. Jakich on użył argumentów. Ojciec powiedział, chcecie zburzyć mury? Bardzo dobrze, fantastycznie. Odsłonią się wszystkie kościoły na Starym Mieście. Kościół świętego Marcina, świętego Jacka, wszystko będzie fantastycznie, świetnie. No i oni wycofali. No nie, to nie, to wobec tego może na tym miejscu zieleń postawić. On mówi, zieleń? Oczywiście, zieleń bardzo dobrze. Mussolini zamiast murów w Rzymie też posadził żywopłoty, fantastycznie. Też się wycofali od razu. Jestem takim promotorem odbudowy Zamku Jazdowskiego. Niektórzy uważają, że po co, prawda, budować już Zamek Warszawski jeden, taki wystarczy. Ale to jest sprawa prawie, że moja osobista. Dlatego, że Zamek Ojazdowski, ten XVII-wieczny, został spalony podczas powstania, ale właściwie był w zupełnie dobrym stanie. Mury stały do wysokości Gzymsu i myśmy mówili, żeby to odbudować na rezydencję. No ale jakoś to nie dochodziło, było innych rzeczy bardzo dużo. Aż wreszcie w 1953 roku myśmy z ministrem Sokorskim byli wezwani na takie posiedzenie wspólne biura politycznego i prezydium rządu. Wchodzę, siedzi cały rząd, masę generałów wojskowych i stoją plansze. Bierut zwraca się do mnie: panie profesorze, my rozpatrujemy projekt budowy nowego budynku na miejscu Zamku Jazdowskiego. To ma być dom Wojska Polskiego. To ja pierwszy raz widzę w ogóle coś takiego. Zerknąłem tylko na te plansze, widzę, że budynek jest zmieniony w proporcjach, no, współczesny taki. Zaimprowizowałem, że moim zdaniem nie ma potrzeby robić nowego projektu, można zmieścić w tym samym. Któryś z generałów mówi: tam przecież nic nie ma, kupa gruzów. Ja mówię, nieprawda, stoją mury i jest absolutnie łatwy proces odbudowy. I tak jeszcze z generałami tłucę się. Przy tym trzeba powiedzieć, że wszyscy z rządu byli po mojej stronie. Bierut pyta się, czy mógłbym zrobić projekt wmieszczenia tego programu Domu Wojska Polskiego w istniejące mury. Ja mówię, tak, dobrze, wobec tego zawieszamy sprawę tego projektu i my w ciągu półtora miesiąca zrobiliśmy. I dało się to rozwiązać. Ale cisza później. W 1954 roku dopiero telefon z Urzędu Rady Ministrów, że rozbierają Zamek Ojazdowski. Pojechałem na miejsce, patrzę, batalion wojska tam już dłubie na górze. Więc ja wobec tego do swojego ministra Sokorskiego, a minister mówi, ja w tej sprawie nie ingeruję nic. Ja do Romana Piotrowskiego, bo on był ministrem budownictwa, rozbierają Zamek Ujazdowski. A to ja nic. No więc wobec tego ja zadzwoniłem do Cyrankiewicza. Na szczęście miałem wyrobione dojście do sekretarek, bo to jest najważniejsze, jest sekretarka, żeby połączyła. Ja przyjeżdżam, jest Cyrankiewicz, Berman i Jędrychowski. Więc ja mówię, co się dzieje, przecież panowie byli na tym posiedzeniu, my mamy projekt gotowy. Zamek jest rozbierany. A Cyrankiewicz mówi, panie profesorze, ja nic nie mogę zrobić. Ja wtedy byłem tak oburzony, mówię, to w jakim państwie ja jestem, prawda, żeby mnie premier mówił, że nic nie może zrobić. Ale oni wszyscy mieli bardzo spieszone miny. No, mówi Cyrankiewicz, więc profesorze, ja spróbuję jedno,
żeby teraz przerwać robotę. Możemy się uda. I zostało to wstrzymane. Ale tak, Bieruta wówczas nie było w Warszawie, czy nawet w kraju. I ja zrobiłem błąd. Trzeba było znaleźć drogę do Rokossowskiego. Ja tak czuję, że znalazłbym tą siłę w argumentacji. Tym bardziej był projekt gotowy, można było pokazać. Akurat był wyjazd do Hagi na międzypaństwową konferencję ochrony dóbr kultury w wypadku konfliktu zbrojnego. I jak ja wróciłem po miesiącu, to już w ogóle z zamku nie było śladu. Profesor wiedział, że igra z ogniem przez cały okres stalinowski. Tym niemniej z całą świadomością igrał po to, żeby uzyskiwać to, do czego był przekonany, że jest to racja wyższa, narodowa, polska, o którą trzeba absolutnie walczyć. To, że nigdy nie był partyjny, nigdy nie był od nich zależny, że był tak absolutnie bezinteresowny, znaczy nigdy nie chciał nic dla siebie, absolutnie. I w związku z tym oni nie mieli jakby na niego żadnego sposobu. Mieszkał w służbowym mieszkaniu Politechniki. Nie miał samochodu. Nie miał żadnych apanarzy, że tak powiem, które tym ludziom, no jakby tak bardzo na oczach takich publicznych, przysługiwały. No a jeżeli nie miał tego wszystkiego, no to miał coś w zamian. A co miał w zamian? No w zamian miał to, że mógł powiedzieć prawdę, mógł powiedzieć to, co myśli. To też było coś warte. Może to było w ogóle więcej warte. Ja oprócz tego wykonywałem prace architektoniczne. Sam robiłem projekt odbudowy katedry warszawskiej. Katedra, która przechodziła swoje różne przekształcenia w historii, prawda, legła w gruzy. Po wojnie powstał problem jej odbudowy. Problem nie tylko techniczny, jak ją odbudować, ale w jakiej formie. Zgodnie z obowiązującą doktryną należało było odbudować katedrę warszawską w stylu gotyku angielskiego, taką, jaką zostawił ją Adam Idzikowski po ostatniej przebudowie XIX-wiecznej. Profesor w sposób świadomy od tego odszedł i zdecydował, że odtworzymy tę katedrę, nawet częściowo w sposób hipotetyczny, taką, jaką ona była w średniowieczu. Drugim obiektem, któremu profesor poświęcił bardzo wiele czasu, to była katedra w Gnieźnie. W wyniku zniszczeń wojennych ujawniło się bogactwo wystroju gotyckiego wnętrza, przekraczające swoją wartością artystyczną późniejszy wystrój barokowy. Trzecią realizacją, którą profesor sam prowadził, to był Pałac Potockich, spalony w czasie wojny, odbudowany według projektu profesora na siedzibę Ministerstwa Kultury i Sztuki. Ja przestałem być konserwatorem generalnym dopiero w 1957 roku, także 12 lat poświęciłem tej intensywnej pracy, jednocześnie oddając się sprawom dydaktyki i organizacji pracy naukowej na Wydziale Architektury. Zachwatowiec był bardzo pracowity. Działał w wielu komisjach, konferencjach, bez przerwy biegał tylko. I on miał bardzo krótki czas na pracy, nieraz takie dosłownie po kilkanaście minut. On bardzo dokładnie sobie ustala plan pracy z podziałem na najdrobniejsze cząsteczki. To znaczy ma jakby z takich drobniusieńkich cegiełek wszystko ma w mózgu poukładane.
I wtedy on może wykorzystywać najdrobniejsze jakby odcinki wolnego czasu i takimi fragmencikami pisać. I praktycznie on nigdy nie skreślał. Czyli wyobraźcie sobie teksty naukowe w takich doskokach między konferencjami pisał od razu na czysto, bez skreśleń. To jest niesamowite. Wydałem historię architektury Polski wpierw do połowy XIX wieku, a później w 65 w całości. W sumie nazbierało się jakieś 150 publikacji. Z powołaniem Polskiej Akademii Nauk wszedłem jako członek korespondent, a później członek zwyczajny. A jednocześnie i społeczne prace. Byłem czynny w dwóch stowarzyszeniach. W Stowarzyszeniu Historyków Sztuki i w Stowarzyszeniu Architektów Polskich. Byłem członkiem tylu rad, że kiedyś jak mnie chcieli powołać do jeszcze jednej rady, ja ówczesnemu premierowi Cyrankiewiczowi przedstawiłem 1,5-stronicowy spis moich funkcji i członkostwa najrozmaitszych rad. Była i Rada Szkolnictwa Wyższego, i Centralna Komisja Kwalifikacyjna, i Rada Naukowa przy Ministrze Budownictwa, i Rada Kultury, prawda, gdzie byłem w prezydium. Później przyszła Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Do tego oczywiście wykłady i zajęcia ze studentami. A wszystko to trwało do roku 70, gdzie wobec osiągnięcia wieku lat 70 zostałem przeniesiony na emeryturę. Przejście na emeryturę nie zmniejszyło wcale zakresu moich prac i obowiązków. Przyszło ogromne zadanie typu społecznego, kierowanie sprawami odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Była to praca całkowicie społeczna ze strony profesora, a była pracą niezwykle wyczerpującą i trudną, ponieważ przy tym tempie pracy, który myśmy sobie narzucili, trzeba było przynajmniej raz w tygodniu spotykać się na wielogodzinnych posiedzeniach komisji, gdzie każdy rysunek musiał być przez profesora akceptowany i podpisany. Profesor okazał się niezwykłym znawcą rzemiosła artystycznego i równocześnie znawcą również technologii tego rzemiosła. Po prostu znał doskonale, na czym polegała technika wykonywania sztukaterii, pozłoceń, szlifowania kryształów nawet w żyrandolach zabytkowych. Dla rzemieślników był rzeczywistym autorytetem w tym względzie. Ja pamiętam, jak robiliśmy salę wielką Zamku Królewskiego w Warszawie, nieraz zwaną niesłusznie balową, kiedy rzemieślnicy oczekiwali na korekty profesora. Po prostu dalej dzisiaj mówili, że nie będą pracowali, bo profesor przyjdzie o 12 i stwierdzi, czy to jest właściwie, czy to jest niewłaściwie. A profesor dopilnowywał wszystkiego. Zawsze wchodził, gdzie mógł najwyżej, gdzie mógł najdalej, najgłębiej, tak żeby dostrzec to najmniejsze pociągnięcie pędzla malarza, pociągnięcie dłuta, rzeźbiarza czy też sztukatora. To była ogromna potrzeba narodowa polska, która łamała wszystkie opory i w ostatecznym rozliczeniu odbudowa Starówki łącznie z Zamkiem Królewskim została uznana jako najlepsze dzieło w skali światowej, konserwatorskie, pozostała wpisana na listę światowego dziedzictwa. Zamek Królewski został uhonorowany jako najwybitniejsze dzieło konserwatorskie europejskie roku i Zachwatowicz dostał bardzo wysoką nagrodę za to. Ja powiedziałem Zachwatowiczowi, że ja bardzo chętnie mogę napisać jakąś dużą pracę na temat odbudowy Starówki, bo ja to świetnie czuję teraz i rzeczywiście ja to dobrze czuję. A Zachwatowicz chciał z profesorem Biekańskim zrobić to samo. I oni w ostatnich latach swojego życia, oni siedli na tym, żeby to robić i już nie dał rady. I on tego już nie skończył, nie napisał. Czyli to był ten ostatni jego zryw, gdzie on chciał to swoje wielkie dzieło osobiście móc zostawić. I to mu nie było dane.